Panie i panowie, witamy w ofertach na Black Friday. Czarny piątek. WG nam zaoferowało coś takiego jak leb w grze za złoto i jest on dosyć ciekawy, ponieważ są tu też czarnopiątkowe monety, które odkrywają nam dodatkowe oferty. Nie wiem jak to się do końca. Sprawuję, bo u siebie na koncie kupiłem dwa razy. Raz nie dodało mi żadnej oferty. Chyba, albo i dodało mi ofertę, nie zauważyłem. E, wiem, że cena premium 180 nimi zmalała do 8 z kawałkiem zamiast 11300. Za drugim razem dodało mi jakąś ofertę. Więc zrobimy sobie teraz kupowanie czarnopiątkowych monet i zobaczenie i będziemy patrzeć, patrzeć, co się dzieje. Więc tutaj jest pierwsza za darmo. Możemy sobie ją kliknąć. Dziękujemy za zakup. Na początek będę tutaj, Lansen się poka pokazał dodatkowo. Na początku będę robił to, pokazywał zmiany co, co jedno kliknięcie, a potem te 3/4 blok się pokazał. Na, mo na moim koncie się nie pokazał, więc są to oferty losowe w sumie. Ofer tutaj 11 300 zostało, więc będziemy kupować tutaj te monety. I będziemy patrzyli, co się dzieje z tymi ofertami. Czy jakieś zostają dodane? Tu się też coś znowu zmieniło. Nie wiem, czy kolejność, czy co, ale, ale jakoś inaczej to wygląda. Bo tutaj była te czy czwórka, teraz nie jest. Klikniemy sobie z 5, powiedzmy. Zobaczymy różnicę. Może też wychodzenie ze sklepu i wchodzenie do sklepu ponownie też coś da? Zobaczymy, czy nie? O, pojawiło się coś. E, pojawiły się dwie oferty. Po pierwsze, kredyt, e, bonusy na kredki, różne bonusy za 1070 zł. Plus to krótkie doładowanie załogi 3 razy premia 300%. Eee, rekompensata za te 4 blaka. Dupa i tak nie, nie zacząłem tego nagrywać, zapomniałem. Eee, to sobie mu będzie musiał falę dograć. Dobra, klikamy kolejna. Eee, jak długo to jest dostępne? Do 28 listopada, więc jest parę dni. Hmm, to 3, 4 blak za 6600. Nie wygląda źle. Nie wiem, wejdźmy. Wejdźmy jeszcze raz. O, teraz w ogóle inaczej się poukładały te oferty. Czy coś dodało? Po, 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 po. Nie wiem, czy to 14 dni premium było, chyba nie. Dobra, rozpędźmy się tutaj. Zobaczmy jak dużo się będzie zmieniać. O, widzimy następny. O, uniwersalny podręcznik 2500 złota. Drogo, według mnie. Może dlatego, że mam tych podręczników sporo, więc nie interesuje mnie kupienie jednego za 2500 złota. Więc, no, kupujemy dzień premium i kolejną ofertę. O, pojawiło nam się M4, M6A2E1. Ciekawi mnie, bo. Wychodzi na to, że może tu być nawet 45 różnych ofert za złoto. Dodatkowych za chwilę zobaczymy. Za chwilę zobaczymy. Jakby ebr kołowca Dali, to wydaje mi się, że Gawron nawet by nie patrzył, tylko od razu 45 ofert. Klikam po kolei, żeby potem szybko scrollować i kupić tego. Hmm, ok. Ty 2 się pojawił. Kirowec się pojawił. Za 17 150 zł. O kurcze. To mnie zaskoczyli. Jest też piątka. Kiroweca nie ma chyba nawet do kupienia za kasę w tym momencie. A pojawił się w sklepie na czarny piątek w grze. Kupujmy po prostu. Zostało 30 ofert. Ten dół wygląda na niezmienny. Ale góra się zmienia sporo tutaj. Są dwa zestawy z rezerwami na hajsy. 1950 i 1070 golda. Jest ISU. Ło, 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 Ło. O kurcze! coś takiego się pokazało. 30 dni konta premium, 15 rezerw na highs, e, dużo różnych załogantów, skórek załogantów, kosmici, astronauci, to sami astronauci, ok. I są tutaj rezerwy na highs. 5500 zł. Ile tu jest rezerw na highs? Tam było napisane 15 rezerw na highs. Oczywiście ja tylko patrzę na rezerwy na hajs, bo nic innego mnie nie interesuje. Tutaj też dodatkowe 20 rezerw na hajs. Powiem wam, że chyba kliknę to u siebie na koncie i się zrujnuje, jeśli chodzi o złoto, bo w tym momencie jesteśmy na prasówce, ale wydaje mi się, że ten system. Sorry. Wydaje mi się, że ten system jest taki, że losowo dodaje nam jakąś ofertę z puli 45. Więc ostatecznie. Wszystkie oferty będą takie same, bo na swoim koncie kupiłem 2-3 oferty i mi dało na początku inne niż tutaj dawało. Dobra, klikamy. 24. Chcę widzieć wszystkie. Klikniemy sobie wszystkie. Nie wiem, może tutaj mój kochany moderator. Gość od filmików a pan Fallen Unicum aka Sapper przewinie to troszeczkę razy 5 szybkość i powiem tak machając więc no zaskoczyło mnie to co tu się co tu wprowadzili z jednej strony, 250 zł za odblokowanie oferty, za to dostajecie dzień premium. Brzmi intrygująco, bo najczęściej ludzie, którzy kupują cokolwiek w WoCie, tych dni premium mają bardzo dużo. A więc płacicie za dzień premium, macie gratisowo ofertę. Tylko że dni premium dni premium was nie obchodzą, obchodzi was ta ciekawa ciekawa jakaś oferta dodatkowa. Odblokujemy sobie wszyściutkie i zobaczymy co tam co tam WGM przygotowało, bo szczerze to jest chyba pierwszy raz jak WGM nie zaskoczyło. Nie wiem czy pozytywnie czy negatywnie. Jestem trochę zmieszany. Bo płacimy za konto premium, które, którego nie chcemy kupować, ale dostajemy za to ofertę. Jeszcze jakąś. Więc teraz, jak 30 razy nie patrzyłem, 30 ofert kupiłem i nie patrzyłem w ogóle na dół, to boję się, że się przestraszę wręcz. Co tam dało? Co tam WG dało? Za same odblokowanie rezerw, 40, za same odblokowanie ofert. Czyli 45 razy 250 to jest 10. Ile? 10 tysięcy 10 tysięcy 11 250 zł? Dobrze mówię. Pewnie się teraz wygłupiłem. Tak, 11 250, dobra, kupiliśmy wszystkie oferty i skrolujemy Chwila, może jeszcze kliknę tutaj, żeby wyjść ze sklepu, wejść jeszcze raz, bo wiem, że tam się wtedy inaczej układały te oferty. E, mamy przecenę na 180 dni. Premium jest za, osiem, za 8330. To co ja mówiłem, że na swoim koncie na samym początku mi to wyskoczyło. E, tą rezerwę widzieliśmy już. Mamy ISA 6, mamy T3,4, mamy Szwart Panzera, mamy ts 5 mamy ISA 3A za 10 080 zł. złota. Mamy ISU 152K, mamy 274A, mamy ALT Proto, czyli większość tych czołgów to są czołgi z, z które możemy kupić za. Real Highs za prawdziwe pieniądze w tej ofercie czarnopiątkowej. Aczkolwiek jest tutaj Lis, jest Lansen, jest LTEC. Tutaj mamy ofertę dni premium, misje i wolne doświadczenie. Tutaj mamy następną e, następne rezerwy na Highs i dni premium. Mamy typa 6.2, mamy 90 dni, dni prą, premium w Ociszku, średni zestaw, następne bonusy na Highs, dwutygodniowe doładowanie na Czarny Piątek, doświadczenie, 7 dni konta premium wod dwutygodniowe. Halo? Długie liczy tydzień jako 3,5 dnia. Tygodniowe, tygodniowe to już rozumiem, ale. Te same dwie. Tutaj mi sklika dali. Aha, nie. Dobra, nie mi sklika. W sensie tu nazwę mi skliknęli. A, a jeśli chodzi o te rezerwy, to tutaj jest rezerwa na, bit, na doświadczenie w bitwie, rezerwa na załogę i wolne doświadczenie i rezerwy na hajs. A, dobra. 30 dni premium wota, 1750 zł. A, tutaj mamy jakiś... Doładowanie w kosmos te malutkie. Tutaj mamy też jakieś. Doładowanie w kosmos? Nie, to jest na Marsa. Uuuuah, tu. Okej. Okay. Ciekawie, ciekawie. E, mamy Gonzalo. 19800 zł. sobie wycenili go. czołg był chyba raz do kupienia, albo dwa. Chyba raz. Mamy Pererere, Peregrine. 17.200 200 zł. lub ISA 3A, który jest ten sam za 10 1080. OK. Mamy Kirowetza, mamy Progetto Marsa, który był na ten moment tylko do kupienia w aukcji chyba. Mamy Forest Spirita za 16.100 100. Mamy Klarunga Panzera 13 250. Dali tu jeszcze coś? No nie, załoga z dwoma atutami. Ok. Jest tutaj jeszcze MX1357. Osobisty podręcznik szkoleniowy. 850 000 XP jest warte 7500 zł dla WG. Dla mnie nie jest tyle warte. Eee. Ok. Kompletna pięciosobowa załoga, gotowa do bitwy w każdym pojeździe. Podkręć swoją grę w czarny piątek i zdominuj pole bitwy w sezonie świątecznym. 7,5 pięciu załogantów. E, powiem wam tak. Są perełki: jest Kirowec, jest Mars, jest Ausklarung, jest Forest. Jest parę perełek za złoto. Jeśli kogoś ilość złota nie przestraszy, jest sporo, 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 sporo zestawów z kredytami. No ale to jest, jeśli ktoś ma bardzo głęboki portfel, to może sobie pozwolić na odkrycie wszystkich bonusów, wszystkich. Ofert z kredytami. Jest z kredytami. Z premiami do kredytów. Ale to musi mieć złoto przyszkowane, bo no, nie opłaca się kupować tych. tego ZUS wszystkiego za złoto. Jeśli musicie kupić złoto. Bo tak samo możecie kupić rezerwy na hajs za kasę prawdziwą. Powiem wam, no. Zobaczcie, co tu jest. Mnie bardzo zaskoczyły pojazdy, których nie było na Black Friday za pieniądze żywe: czyli Gonzalo, Kiroweca, Marsa, Foresta, Ausklarunga i chyba 13,57. W tym momencie też nie jest do kupienia. Tylko, że ceny są zaporowe, bo to jest za Gonzalo chcą prawie 20 tysięcy złota. No dobra, no co. Chyba tyle chciałbym Wam pokazać.